Hej moi drodzy, tutaj Kejta. Więc tak, w dzisiejszym filmiku z tygodniowego słownictwa koreańskiego robimy małą tydzień zmianę, o którą prosiła mnie Gabrysia na Facebooku. Więc tak, najpierw będę mówiła polskie słowo, polski odpowiednik, a dopiero potem koreański, czyli zamiana, bo wcześniej zawsze mówiłam koreański, a potem dopiero polskie tłumaczenie. Więc nie przedłużając, zaczynamy! Więc tak, pierwsze słowo to jest zegarek, a dokładniej zegar, ogólnie zegar. Zegar i to jest sigie. 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 Następnie mamy nadgarstek. Ja na nadgarstku mam tatuaż. Nadgarstek to jest sonmo. Sonmo. Son jak ręka. Mo. Szyja. Sonmo. Sonmo. Czyli tak naprawdę nadgarstek to jest szyja ręki, czyli coś, co podtrzymuje dłoń. Znaczy dłoń, właśnie, nie rękę, dłoń. Sonmo. Następnie mamy zegarek na rękę, czyli sonmo sigie. Sonmok sigie. Czyli, jak można się domyśleć, jest to tak naprawdę połączenie tych dwóch poprzednich słów, czyli sonmok sigie to jest zegarek na rękę. Następnie mamy gitarę. Gitara po koreańsku to jest gita. 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 Czyli podobnie jak w większości językach, czyli gita, gitara. Potem mamy czasownik siadać, bądź też siedzieć, to jest anta. Anta. I to oznacza siedzieć. Potem mamy ekonomię. Ekonomia po koreańsku to kyeonjehak. 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 Dzień kolejny. Zaczyna się od słowa stolica. Stolica na przykład państwa. To jest sudo. Sudo. Tak naprawdę początek ze słowa sudoku. Sudo. Sudo. Potem mamy naukę o prawie. Nauka o prawie na przykład właśnie w szkołach na uniwersytecie. To jest kyeonjehak. 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 Potem mamy słowo następny. I następny po koreańsku to jest daeum. Taem. Ta-em. Taem. Następnie mamy słówko na weekend. Ja kocham weekendy. I weekend to jest ciumal. 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 Potem mamy słowo na film. To jest yonhwa. 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 Film. Yonhwa. Potem mamy słówko na kraj, bądź też państwo. Zresztą na jedno wychodzi. I to jest nara. 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 Dla nas Polaków brzmi to trochę zabawnie, ale naprawdę to znaczy państwo. Nara. Dzień kolejny. Zaczyna się od słówka kwiat. Kwiat. I po koreańsku kwiat to jest kot. Kot. Krótkie podwójne k, długie o oraz znak na ci, który w tym wypadku na trzecim miejscu czyta się jako ty. Czyli kot. Potem mamy słówko na teatr. Niektórzy też mówią, że to jest kino, ale ja bardziej jestem za formą, że to jest tylko, że to oznacza tylko i wyłącznie teatr. I to jest kgyeong. Kgyeong. Dzian, kgyeong, teatr. Następnie mamy słówko robić zakupy spożywcze. I po koreańsku to jest 시제는 poda. 시제는 poda. 시제는 poda. 시제는 poda. 시제는 poda. Robić zakupy spożywcze. Następnie mamy czasownik, który oznacza rozmawiać, bądź też dyskutować. I po koreańsku ten czasownik to jest 얘기하다. 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 Rozmawiać, bądź też dyskutować. Jegihada. Następnie mamy kończyć szkołę. Kończyć szkołę, ogólnie kończyć edukację. To jest ciorophada. 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 Bo samo ciorop to jest graduacja, skończenie szkoły. No, graduacja, bo wiadomo, z angielskiego to jest graduation. Czyli ciorophada, skończenie szkoły. Potem mamy czasownik. Takie, powiedzmy, bardziej wyrażenie, które... Nie wiem, czemu zawsze mi się kojarzy z kabaretem Moralnego Niepokoju, zwłaszcza z tym ze sketchem, w którym Mariusz wyjechał za granicę i miał wysyłać pieniądze rodzicom. I tak, chodzi tutaj o, właśnie o zwrot wysyłać pieniądze. Więc tak, wysyłać pieniądze to jest tonel poneda. Tonel poneda. Teraz dzień kolejny. I zaczyna się od słowa urodziny. Urodziny w języku koreańskim to jest senil. 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 No, moje urodziny są 30 października. Następnie mamy cząstkę, która oznacza pieszo, bądź też na piechotę. Więc pieszo, bądź też na piechotę, to jest koroso. Koroso. Jak doda się do tego kada, to będzie oznaczało iść pieszo. Koroso kada. Koroso kada. Potem mamy kiedykolwiek. Kiedykolwiek w języku koreańskim to jest ondzie tytci. Ondzie tytci. Ondzie tytci, kiedykolwiek. Potem mamy słówko na postój taksówek. Sama taksówka w języku koreańskim to jest, podobnie jak w języku polskim, taksi. Taksi, a razem posłuch taksówek w języku koreańskim to jest taksi sinchajang. Taksi sinchajang.
tekście sinsiajang. Czyli postać taksówek w języku koreańskim to jest tekście sinsiajang. Potem, a skoro już mówimy o taksówkach, autach i tak dalej, mamy pas bezpieczeństwa. To jest anjun belt. Anjun belt. Dosłownie właśnie to znaczy pas bezpieczeństwa. Anjun belt. Następnie mamy słowo na pasażera, czyli pasażer w języku koreańskim to jest singke. 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 Pasażer. Teraz mamy dzień kolejny. I tak, zaczyna się od słówka ciepły, na przykład pogoda może być ciepła, to jest tadetada. Tadetada. Z jednej strony nie jest to jeszcze gorąco, ale jest po prostu ciepło. Tadetada. Potem mamy właśnie słówko na zimne i to jest ciupta. Ciupta. Brzmi trochę zabawnie dla polskiego ucha, ale ciupta oznacza właśnie zimne. Potem mamy słówko na dzieci. Nie jedno dziecko, nie dwójka dzieci, ogólnie. Przepraszam, dobra, od dwójki można już powiedzieć, że to są dzieci. Więc dzieci w języku koreańskim to jest idol. Idol. To jest wzięło się z tego, że I to jest słówko na dziecko, na przykład bardziej takie niemowlę, a tyl to jest taka cząstka, klasyfikator, jakkolwiek by to nazwać, która mówi, że czegoś jest więcej, zwłaszcza osób. Idol, czyli idol oznacza właśnie dzieci. Nie mylić z idol, czyli mniej więcej zamiast y mamy o przedłużone, bo wtedy to oznacza właśnie idol. Idol na przykład nastolatek, piosenkarz, coś w tym stylu. Czyli idol to są dzieci. Liczba mnoga. Następnie mamy pomidor. Pomidor, pomidor, pomidor. Przypomniała mi się ta zabawa, kiedy byłam mała, często w nią grałam z rodzicami. I pomidor w języku koreańskim to jest tomato. To-ma-to. Tomato. Czyli podobnie jak w języku angielskim. Tomato. Następnie, skoro już jesteśmy przy warzywach, teraz mamy kukurydzę. I tak, kukurydza w języku koreańskim to jest oksusu. 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 I to oznacza kukurydzę. Dość zabawnie, bo takie... Mamo, mamo, lubię oksusu. Po prostu samo słowo brzmi zabawnie. Oksusu, kukurydza. Następnie mamy otwierać drzwi. I otwierać drzwi to jest munyl yolda. Munyl yolda. Mun to są drzwi, l partykuła biernika. Yolda, otwierać. Ten czasownik będzie też w późniejszej części filmiku. Więc tak, munyl yolda, otwierać drzwi. Teraz mamy zamykać drzwi i to jest munyl tatta. Munyl tatta. Mun, czyli to samo drzwi, l partykuła biernika oraz tatta, zamykać. Munyl tatta. Munyl tatta. Brzmi trochę zabawnie, ale tak to się wymawia. Munyl tatta. Zamykać drzwi. Potem mamy prosić, bądź też robić przysługę. I to jest putakada. Putakada. Putak to jest ogólnie właśnie przysługa. Hada, robić. Putakada. Tu jest akurat ta sama zasada, że k oraz h, kiedy są obok siebie, tworzą przydechowe k. Putakada. Następnie mamy przymiotnik, który oznacza ostry, bądź też pikantny. I to jest mepta. 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 I to oznacza ostry, bądź też pikantny. Na przykład papryczka chili może być pikantna. Czerwona papryczka to jest kodziu. Jest zresztą taka piosenka, którą znam z dramy Truth Lovers. I ta właśnie główna bohaterka śpiewała tą piosenkę, właśnie kodziu. Link do tej piosenki umieszczę Wam w opisie. Więc mepta oznacza ostry, pikantny. Następnie mamy słówko na cukier, bo w jednej z poprzednich części było sól, to teraz czas na cukier. I cukier w języku koreańskim to jest soltang. 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 Następnie mamy słówko na drogę. Kolejne, wbrew pozorom, słówko na drogę. I to jest kil. Kil. I można wbrew pozorom to dość prosto zapamiętać, bo na drodze się zabija. I dlatego droga to jest po koreańsku kil. No cóż, happy kreatywność! Następne słówko to jest adres e-mail. I tak, adres e-mail w języku koreańskim to jest mail ciuso. Mail ciuso. Więc tak, mail pisany jest za pomocą innego e niż słówko codziennie. Ciuso oznacza adres, czyli adres e-mail to mail ciuso. Więc tak, teraz ostatni już dzień i zaczyna się to od słówka anuluj. Więc tak, jak powiedzmy są aplikacje, to pojawia się często zaakceptuj bądź też anuluj. I właśnie to anuluj w języku koreańskim to jest ciuso. Ciuso. Następnie właśnie wcześniej wspomniane słówko na otwierać, czyli otwierać w języku koreańskim to jest yolda. Yolda. Okej, okay, czyli otwierać to jest yolda. 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 Następnie mamy słówko komputerowe, ID. I ID po koreańsku to jest ID. Tak samo, ID. Tylko zapisane jest hangulem. ID. ID. Następne słówko to jest hasło. I dosłownie, jak to się przetłumaczy, to tak naprawdę to jest sekretny numer. Znaczy, sekret numer. Sekretny numer. No, prawie to samo. Więc tak, hasło w języku koreańskim to jest pimilbuno. Pi.
Pimil, bo no. Pimil, bo no. Pimil, sekret. Bono, numer. Pimil, bo no. Hasło. Potem mamy słówko na wyspę. I wyspa po koreańsku to jest som. Som. Krótkie o, my, som. Potem mamy wysyłać list. I tak, list był już poprzednio. List to jest pyeonji. Pyeonji. A samo wysyłać list to jest pyeonjireul buchida. Pyeonjireul buchida. Buchida. Pyeonjireul buchida. Ryl, partykuła piernika, pyeonji. List, buchida, wysyłać list. Pyeonjireul buchida, wysyłać list. Wysyłać list jako całe wyrażenie. Okej, moi drodzy, więc to byłoby tyle ze słownictwa na ten tydzień. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy bardziej pasuje Wam właśnie ta opcja, kiedy najpierw mówię polskie słówko, a dopiero potem koreańskie. Więc to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Życzę Wam miłej nauki i cóż, do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Bye, bye!